Tak jest. Witamy wszystkich 20 czerwca 2018 roku. Czwartek, święto Bożego Ciała. Zbytków przed nami. I droga krajowa numer 81. Według niektórych określano jako ojczyzna kolarstwa. No i tak powinno być. Dużo kolarzy określa tę drogę jako ojczyznę kolarstwa. Każ pioruny jedziecie, że zielone było. Zielone było. Ileż to światło świeciło? 3 sekundy? Jest udokumentowane. Chociaż czasem się zdarzają takie światła, że są na fotokomórka, nie? Jak auto stanie, to go widzi, ale rowerzysty nie uwidzi. I to pewnie też tak było teraz. Bo auto zjechało i fajrant. Zbytków. Ulica Ludowa. Patrzcie, ulica Rycerska, Górnicza Rycerska, też było Boże Ciało. Widać ślady procesji. Gnojówką loli, no bo śmierdzi. Ale dzisiaj? Skoro w Zapłociu malowali chałupę, to żeby w Boże Ciało malować chałupę. Ja tu jest ołtarz przy kaplicy. No bo tam jest kościół, nie? Nowy kościół w Zbytkowie. Niedawno wybudowany. To raczej graniczy z cudem. Teraz... dużo młotów jedzie. Teraz za tym czerwonym. Szczęście przez oba pasy. No
to pojadymy tą ojczyzną kolarstwa. Podobno jedna z najbezpieczniejszych dróg do rowerzysta. Może Gustaw tu pojedzie. Tour de Silesia tu było też na tym odcinku. Dziwaj się, ile tego na Wisłę jedzie. A tam będzie 3 godziny stocio w korku. Tu byśmy mogli zjechać. Srać się taką główną drogą, ruch piorunowy. Tak, groble w Pawłowicach i tu mamy przekop. Michałowi się tu swego czasu podobało. Nie chcesz ryzykować? Za duże krzypopy, co? Za duże krzypopy. Ale tu jest chuba. Tutaj pomnik ku czci świętego Huberta, cześć lasom, poszanowanie myśliwym, Daszbur i 65-lecie koła łowieckiego w Bażaniec, Czechowice Dziedzice, czyli nasi tu byli. Gdzieś tam się coś burzy. Namiastka Sławojki. Grill, jakieś takie miejsce zadaszone do rowerzystów. Nie? No to super. Pawłowice, jakoś i druga koło kopalni, koło Gruby. Ja, musimy chwilę doczekać. Dobre, jedź. Znaczy się, że to się nie kończy ten chodniczek. No, to jest druga. A, końcówka drugi. Się druga skończyła w tym miejscu. Ja na działki. A nie, to będą garaże od tych bloków, wiesz?
jest tu jechane, no to chyba przejadymy. Jak sikunszki asfaltu wysute. Jezus Maria, tu jest burdel? Wojsko tu jest. Wojsko, a za boiskiem burdel. Nie mieli co z asfaltem zrobić, to tutaj wysypali. Ty, ale to boisko, to jest kopalniane. No jak piłka za płot wpadnie, to daleko iść. Jak to się po śląsku go do bala. Nie piłka. To jest bala. No, trzeba przyznać, że polskiej reprezentacji ostatnio dość dobrze idzie. Wszystkie mecze wygrali i to do zera. Cud. Suszec. Co tu ma Suszec do tego? A, to jest zasilanie, popatrzcie. Patrz, Suszec, Pawłowice, to wszystko zasilanie na rejon. Mniszwo, Pawłowice. Mniszwo to jest dzielnica Cieszyna. No pisze, widzisz, po Gwizdowo, Wielopoli. Wielopole. To też jakiś z dzielnica będzie. Jastrzębska spółka węglowo. Ty, ale wygląda na to, że tu jest chyba czterobrygadowy system. Tak się mi coś zdo. Co? Tu chyba czterobrygadowy system mają. Warszawy się wybierają. No bo to, że święto to nie powinni robić, nie? Kopalnie miały wolne zawsze. Tata nie chodził do roboty, nie? Święta. No niestety na Silesii był śmiertelny wypadek. Facet praktycznie w moim wieku był. Akcja protestacyjna, o! Popatrzcie się, jakoś zadyma się szykuje. Żądamy dymisji, ale nie pisze kogo. I członków rady coś. Tak jest. Pognać tych paciuloków z Warszawy. Patrzcie, tu jest kopalnia, a koło kopalni same bary. Ale i sklep z multimediami. My Center. Kopalnia po śląsku gruba. Pniówek. Jastrzębsko spółka węglowo. Ale popatrzcie, ta burza ona tam stoi. Ona tak jakby tam stanęła w tym miejscu. Bo tu na Żory to tu dość jasno widać. Ma. Jakieś pustkowie, ale tam widać hołda Borynia. Kościół szeroki, niewidoczny już teraz. A przed nami Żory. Żory. I tam teraz mi mignęła elektrownia Łaziska z prawej strony. Granica. Gmina Pawłowice zaprasza ponownie. I chyba my już wjechali do Żor. Tak jest. Krzyżowice, Kolonia. I Żory.
kurtyna. No chyba tam kaj było przed tym. Tam kaj my pierwsze chyba byli. No chyba ja. Takie same jak w Pawłowicach były. Amerykańskie żarcie. Amerykańsko fana. Ja, kańsi z Żormy wyjechali, Kleszczów, kunie i kanalizacja doprowadzono. No w końcu konie też strają, nie? Ruchome piaski, ryzyko wywrotki, ale chyba fajna droga się zapowiada przez las. Mrówki. Szykuje się nam leśna rajza. Piosek. W okolicy Żor. Właściwie to kajś w rejonie Słuszca już my są. Ale ten rowerzysta skądś wyjechał, znaczy się, że druga kajś prowadzi. A tam na trasie widać chałupy. Chociaż tu trzeba jechać jak przez pustynię Błędowską. No ja też. No się kopię też. Dobrze, że mam budki, z których się piosek wysypie. Nie da się jechać, wiesz? Ja mam cienkie, to dopiero mi się zarywa. Kopię się, no. Nie da rady. Jakby po śniegu jechał. Drift Rajza. Co ci to chłopie zawadło? Nieciekawy teren.
jakoś niedobrze się to tamtym podobało coś. To się wrzeszczeli jak jechała. No. Niezbyt ciekawe, nie sprzyjające ich okolica chyba. To mogą być jakieś zbieracze węgla, wiesz? Co? Jakieś zbieracze węgla, typu jak przed wojną. No. Kopalnia zawrzyto, to teraz rozkradają wszystko. Flieger po śląsku. Jakoś i bańka wyciepano. Nie ma towarzystwa z tyłu, nie ma. Ja, oni poczuli, że kopalnia jest zawrzyta, to rezydują bezdomni. No, coś ich tam jednak idzie, no. Wentylację jeszcze robią. To jest gruba Krupiński. Cóż, skąd my też węgiel mieli. Dobra zmiana jest zawarta. Ofiara dobrej zmiany. Padał łupem szabrowników i złodziei. Kierzy nas tu chcieli pogonić stąd. Ale do tego doprowadza ta warszawska władza. Pozawierać wszystko. Albo sprzedać. Obszar chroniony przez uzbrojone służby. Kajmy są? Co, druga na hołda? Tam jest chałupa. Czyli trzeba się będzie jakoś tam przedrzeć. Ty, ale tu się do przynieś. Pytanie tylko kaj, bo tu jest chałupa. A to jak jest chodniczek, to można iść. Jak ta kopalnia jest zawrzyta? Przez tę kopalnię. Jestem zbroniony. To przepraszam bardzo, ale te lumpy też tam były. No mówię, że za komuny to bym strzelali. Asfalt na grzoty. Mapa jest. Może jako plesówka tu będzie. Ty, to może jademy na plesówkę. No. Tylko tamten odcinek to chyba z buta pójdę. Wokół Suszca. Ten czarny jest. Ale tam jest jakiś znaczek pod tym. Orzeszym. Jakiś szlak się chyba zaczyna. I jakoś tablica tu jest nawet. Aha, cysterskie kompozycje. Ród Wielkich. Orzesze Królówka, 2 km. No dobrze, to jademy tamtą Królówkę. Ale te chłopy tam były wrogo nastawione. Chłopy tam były wrogo nastawione. Nawet moja kamera mu się nie podobała. No. Konkurencja bym mu zrobili w zbieraniu złomu. Rzeszę, zgoń.
piękne teraz. Kobiór. Ojczyzna szakala. Tam jakiś rychtyk Ślązok mieszka, bo Ślązko fana przed chałupą. Rychtyk jakiś Ślązok ortodoksyjny. Kozel. Co, idziemy czy nie? Ja bym sobie kupiła. Coca-Cola? No. Widzisz, ewidentnie zakaz jazdy do rowerzystów. Na tym znaku. Że jeszcze dawno nie zdarzyło, żeby ją przez obie te dwupasmówki jednego dnia przechodziło. Przez Wiślankę i przez ta. Ciekawe rozwiązanie. Drzewa pewnie nie mogli wyciąć i... No i dało się, no. No to wjeżdżamy na trasę, którą swego czasu też my do Piekor jechali. W rejonie Kobiura, trasa na Studzienicę. Jakby tu zrobili lepszy asfalt, to by było jeszcze lepiej. No to może i była jako starodruga też. Chociaż starodruga na Katowice to jest akurat w tym samym miejscu co dwupasmówka tutaj. Może kaj w Tychach tam było inaczej, ale tu chyba raczej tak samo jest. Bo w Pszczynie też jest inaczej. Wiem, ale w Kobiurze też było. No, w Kobiurze ja. Ona tam szła koło tej Sikorki chyba. Było krajowej jedynki, która z pewnością straci na znaczeniu po wybudowaniu ekspresówki Bielsko-Biała-Mysłowice, ale to jeszcze kilkanaście lat pewnie potrwa. Nawet gdzieś zechczytał, że ona ma stracić nawet status drugi krajowej i stanie się drugą wojewódzką. To było 20 lat temu. No to kamy są. W Niemczech to już mieli ponad 20 lat temu wyciszenia, a u nas to dopiero teraz. Kamy są. A my są dokładniej na granicy Pszczyny i Goczałkowic. I droga krajowa numer 1. I zakłady Henryk Kania z bardzo niepewną przyszłością.
Coś mi się zdaje, że ta firma marnie skończy. Że ta firma marnie skończy. Jeżeli nie dostaną kasy, to będzie ciężko. Jak ileś tam 100 milionów długu, to... 10 milionów. 10 milionów, no. No ale jeszcze ludziom wypłatów nie płacą. Kurde, to jest katastrofa, jak wypłaty nie płacą. Chyba dzisiaj nawet nie pracują. Pewnie jakby wypłaty nie dostał, to by nie poszedł do roboty. No to my już takie historie przerabiali zresztą. Chyba, że my szli do roboty i nie robili. No, dokładnie, tak było. Ale na obiecanki, że jutro będą pieniądze. To jutro to było za 2 lata. Było za 2 lata wyrokiem sądowym. No nie całe. No. Nie całe, bo on był niewypłacalny. No cenikierzy by powiedzieli, po co tu jadę, jak tam jest dwupasmówka, nie? Celebryn. O, wyciszenia, bo są chałupy. Ale dość taki czyste te wyciszenia nawet. Jeszcze żaden ich nie pomalował. Radio Maryja się reklamuje. Dobra. A to już za brzeg. Miały być, burze jakieś poszły, diabły i bardzo dobrze. Potok Borówka. Ostatnie metry. Warłówka, Borówka, no ale oficjalnie jest Borówka. A nieoficjalnie jest Wałówka. Potocznie tutaj tak. O, wyasfaltowanie tego to są chyba raczej niespełnione marzenia. Tak jak niektórzy na rajdzie narzekali, a że to tu niewysieczone, że trowa. Co za ludzie. Może jacyś z miasta byli. Chociaż niektórym na wsi też już odwalał dekiel. To jest sama natura tutaj. Ale tam trochę pokrzywy. Pokrzywy są dobre na krążenie. Ale tu też dziury łatali. No, na kopaninach. Brunowie. Towarzystwo było? Towarzystwo było? Chusteczki wyciepane, czyli chyba było. Autem jest ujechane. Tak, no to kończymy te nasze rajzowanie. Ale rowerami też tu jest dość sporo jechane.
Było towarzystwo. Byłby popłoch, jakby zobaczyli, że policja jedzie. No. Będzie dość. 99,75. To jest dość. Pewnie, że dość, bo ja już mam 99,92. A stąd jedzie jeszcze kilometr. To już jest dość. Czyli stówka. Strzelają. Czyli nie ma Czarnolesia. To jest dość, tak. Ja ci go dałam. No tak, to się tak nie zda, żeby to 5 km było od mostu tutaj. Nie, od koło Smełtego. No ale... 5 km od pałki do pałki. Taką pętlę. No tak, ale... Mierzyliśmy teraz od mostu, nie? No, no to mówię, ale od chałupy do chałupy jest 5 km. No, zamkła się pętla, tak? Ale ona się zamkła na skrzyżowaniu tam. Częściowe łatanie dziur. Dwie dziury zatkali, 5 zostawili. A tu to chyba sami mieszkańcy sobie to załatwili. No i na dłuższy czas będą mieć spokój. Niestety tak. Jest druga strona medalu. Fundamenty już są. Tak, i do tego miejsca będzie kanalizacja. Tam ktoś łazi koło nas.